Dzisiaj 52 raz spotykamy się na pracach Rady Miasta. Przez ostatnie lata zgodnie współpracowaliśmy na rzecz rozwoju naszego miasta. I koalicja, i opozycja. Wysoko sobie ceniłem Państwa współpracę i Państwa uwagi zgłaszane w trakcie tych 52 sesji. Chciałbym z tego miejsca dzisiaj i w tym punkcie serdecznie Wam za to, jako organ wykonawczy, podziękować. Serdecznie dziękuję radnym, którzy nie będą kandydować w kolejnej kadencji, panu radnemu Antoniemu Wiśniewskiemu i panu radnemu Pawłowi Kapuście. Wielkie dzięki za współpracę. Również jesteście odpowiedzialni i uczestniczyliście swoimi decyzjami, swoją pracą, swoimi uwagami w rozwoju naszego miasta. Pracowaliśmy dla dobra miasta i sądzę, że życzę Państwu także, że będziemy dalej współpracować. Zostańmy jeszcze chwilę przy tych podziękowaniach. Ja pozwolę sobie w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Ludwika Grudziądza również serdecznie podziękować za współpracę. Mam nadzieję, że mimo różnic, jakie między nami występowały, to współpraca układała się w miarę dobrze. Chociaż ja odbieram to jako trudną kadencję, jeżeli chodzi o współpracę, to mimo wszystko chciałem serdecznie podziękować i mam nadzieję, że był to czas, który również przyczynił się do rozwoju naszego miasta Grudziądza. Dziękuję również, też chciałem się dołączyć do tych podziękowań dla pań z Biura Rady. Bardzo serdecznie dziękuję osobiście, dziękuję w imieniu radnych i życzę Państwu, życzę naszemu miastu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Będąc radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez okres ostatnich 12 miesięcy, działającym w opozycji, nie zrzeszonym w żadnym klubie, w okresie tym popierałem przygotowane tylko te uchwały, które służyły naszym mieszkańcom. Składałem również interpelacje i bardzo dużo zapytań związanych z funkcjonowaniem naszego miasta i jego mieszkańców. Wiele spraw udało się załatwić, a wiele nie, przy braku zrozumienia i polityki oraz przesunięcia na dalsze lata. Na szczególne wyróżnienie w mojej ocenie zasługują Wydział Transportu, Zarząd Dróg Miejskich oraz szczególne podziękowanie pragnę przekazać od 85 członków i własnym organizacji pozarządowej Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 57 dla Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku za udostępnienie nam pomieszczenia przy informacji turystycznej do dalszej działalności na rzecz wędkarstwa w naszym mieście. Koło to istnieje 35 lat i w dalszym ciągu się rozwija, pozyskując nowych członków. Dziękuję za uwagę. Poważnie. Podobnie jak w przypadku pana Antoniego Wiśniewskiego, na pewno nie spotkamy się już więcej. Nie stracicie się Państwo tutaj z moją osobą więcej na tej sali, ponieważ nie kandyduję w nadchodzących wyborach. Chciałbym po prostu takie krótkie słowa podziękowania dla wszystkich osób, z którymi miałem przyjemność przez ostatnie 4 lata współpracować, dla pana przewodniczącego, który bardzo sprawnie te obrady tutaj nam prowadził, dla zarządu miasta, za to, że ta współpraca między nami układała się, między zarządem, a między mną jako szefem klubu radnych, bardzo dobrze. Dla opozycji dziękuję za wszelkie słowa krytyki, dziękuję za wszelkie dyskusje, za wszelkie kontrowersje, które tutaj miały między nami miejsce, ale myślę, że to wszystko było na plus dla naszego miasta. Dziękuję Paniom z Biura Rady. Paniom z Biura Rady szczególne podziękowania, dlatego że to są osoby, które bez nich mi się wydaje, że nie bylibyśmy w stanie tak sprawnie tutaj funkcjonować i tak sprawnie cała tutaj organizacja naszych sesji by nie przebiegała. Zawsze się wykazywały chęcią pomocy, zawsze były uśmiechnięte, zawsze chętne pomagać nam tutaj wszystkim. Dziękuję wszystkim naczelnikom, nie tylko naczelnikom, pracownikom wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego. Myślę, że przez te 4 lata nie było takiego wydziału, do którego bym nie zajrzał z jakąś prośbą, z jakimś zapytaniem, z jakimiś uwagami. I ani razu przez te 4 lata nie spotkałem się z jakąś niechęcią, czy z jakąś odmową, czy z jakimiś takimi rzeczami, że ktoś by mi powiedział, że się nie da, bo nie. Z każdą sprawą, z każdą rzeczą, jaką się zwracałem, zawsze te odpowiedzi były takie, że no spróbujemy, zobaczymy, jeśli jest to możliwe, pomożemy, spróbujemy to zrobić. I wielu osobom, wielu mieszkańcom naszego miasta dzięki temu udało się pomóc, wiele rzeczy udało się zrobić, wiele inwestycji takich drobnych, ale bardzo istotnych dla mieszkańców udało się również przeprowadzić. No i dziękuję
moim radnym tutaj z klubu i radnym koalicyjnym, którzy przez te 4 lata ze mną jako szefem klubu musieli się męczyć, tak się tak powiem, ale czuję się spełniony w tej roli, dlatego że znaczy niech tym jakby dowodem na to będzie to, że nie przegraliśmy żadnego głosowania przez te 4 lata. Co prawda raz był remis, w jednym głosowaniu był remis, ale przez 4 lata jako szef klubu wydaje mi się na tyle sprawnie to wszystko tutaj koordynowałem, że żadnego głosowania nie przegraliśmy. Chociaż kilka uchwał zdjęliśmy, bo mieliśmy wewnętrznie tutaj, nie mieliśmy jednego zdania i te uchwały nie trafiły pod obrady albo po jakichś tam zmianach trafiały. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu i nie wiem, dziękuję bardzo. Przewodniczącego Rady również dziękuję za dotychczasową uchwałę. Słowa uznania pod moim adresem i prosiłbym bardzo Przewodniczącego Rady, jak Radę, ponieważ na przestrzeni 2 kadencji nie byłem radnym, chodziłem na sesję, otrzymywałem materiały i chciałbym również teraz również otrzymać te materiały, ponieważ interesuję się tym miastem i swoją wiedzę służę niektórym i przekazuję również mieszkańcom, tym, którzy mnie zapytania dają. Dziękuję bardzo.